To jest najmocniejszy samochód, jaki kiedykolwiek zrobiłem do driftu. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, dodatku Hot Wheels. Dzisiaj zaczniemy sobie od, już wam pokażę czego. Musimy sobie zrobić dwa radary. To jest jeszcze zadanie z klasy S1. Trzeba tak, zrobić dwa radary i przejechać sobie ten. O, a ja widzę, że tutaj chyba lepsza, nie, lepsza droga. Okej, okay. Musimy przejechać ten w kolejności, a później przejechać ten, bo to jest jeszcze zadanie z klasy S1, którego nie zrobiłem. Po prostu nie wiedziałem, w którym dokładnie miejscu jest ten pierwszy radar, ale już wiem, także sobie to przypniemy, żeby nam się tutaj odliczał czas. Minuta 30 sekund, musimy dojechać do następnego. Mam do tego odpowiedni samochód, zobaczcie, jaka fura. Tylko czekaj, bo mi się trasa nie wyznaczyła. I let's go, biorę mojego Huracana. Musimy się tu grubo rozpędzić, prawdę mówiąc nie wiem ile. Aha, musimy tylko jedną gwiazdkę zdobyć minimalnie, to spoko. Huracanek powinien dać radę. Czemu ja mam krzywo kierownicę? What the hell? Zobacz ty, to biega. No i let's go, rozpędzamy się. Ja tego nie zrobiłem, bo to wiecie co to? Jeden ten radar jest w klasie A, a drugi... Nie, jeden jest w klasie S1, a drugi jest w klasie A. O! Mi się to dlatego pokićkało i dlatego tego jakoś nie zrobiłem. Nie skojarzyłem, że to może być od tego. Będziemy zaraz rozwalać te wszystkie balony, robić wyzwania. Wszystko zrobimy sobie na kierownicy, wiecie co? Ja tak trochę pograłem sobie na padzie i trochę pograłem sobie na kierownicy i stwierdziłem, że jakichś dużych różnic w sterowaniu nie ma. Ja mam tutaj ustawione 900 stopni obrotu na kierownicy i jestem w stanie wszystko poprzechodzić, chociaż mam do tego też pewne triki i oczywiście granie na kierownicy, zwłaszcza w Hot Wheelsy, ma swoje minusy, na przykład takie, że jak ktoś cię uderzy, na przykład jakiś bot, uwielbiam ten zjazd. No, to możesz się pożegnać z wyścigiem i trzeba go prawdopodobnie resetować, bo resetowanie, wczytywanie tej, wiecie, cofanie czasu, to nie zdaje egzaminu na kierownicę. Dobra, i teraz musimy drugi radar sobie ogarnąć. Kurde, prawie 4 paki, ja pierdziele. 300, patrzcie, no prawie 400 km na godzinę. W klasie S1, mega. Klasa S2 jest, powiem wam, za szybka. Klasa S1 jest dla mnie w sam raz na tą mapkę. Dobra, to sobie zrobiliśmy i teraz możemy sobie już zakończyć klasę S1. Proszę bardzo, odbieram ostatnią nagrodę, którą jest Copo Camaro. Proszę bardzo, samochód wędruje w moje łapy. No ale co ja tu widzę? 99% ukończenia klasy S1. Co ja tu jeszcze nie zrobiłem? A, coś tutaj jest, zobacz. Smash 10 bonus boards. Ooh. Co to są te? O, tu jeszcze są jakieś wyzwanka, zobacz, jakieś takie drobne rzeczy. Forest Edge Speed Trap. O, nie zdobyłem tego? Patrz, nie zdobyłem czy gwiazdek tam? Czekaj. Faktycznie, to zostały takie... Faktycznie, ile tu muszę? 386 km na godzinę. O, no to musimy inny samochód chyba wziąć. Czekaj, który mi taką prędkość zrobi? Nie no, ten. Nie, ten będzie za wolny. Muszę wziąć, wiecie co muszę wziąć? Chyba wiecie co muszę wziąć. Do takich zadań mam specjalnego Jaguara. Problem jest tylko ze skręcaniem tym autem, trzeba dość mocno... O, czekaj, bo tu nie tak. Dobra, cofamy. W ogóle samych deweloperów tutaj spotykam. Oni mają przy niku taką specjalną ikonkę Playground Games. I czasami, często, bardzo często trąbią. Dobra, gaz. O, tym to na pewno, tylko żebym trafił. Patrz. O, ten samochód się tutaj dobrze czuje. O, i tak. Zobaczcie, bez problemu. Kurde. To jest klasa S1, nie? Nieźle. Tak, ten samochód się tutaj dobrze czuje. Jak jedziemy na takich prostych w miarę drogach, to okej, ale zakręt? O, zakręt to już słabo. Jakoś wszedłem, ale rozbiłem się o bandę, a tutaj... Kurde, ciężko. Tutaj jest jakaś tabliczka, próbuję do niej dotrzeć. Chyba będę musiał jechać jakoś z tej strony. Zaraz zobaczymy, tam trzeba wjechać na taką dosyć wysoką półkę, na taki klif jakby. Mam teraz za zadanie znaleźć 10 takich, 5 dodatkowych takich tabliczek, żeby całkowicie klasę S1 zamknąć. I patrzcie, gdzie to będzie? Chyba tu przejedziemy. Są bonusowe tabliczki, trzeba... O, hamuj.
Tak, to będzie gdzieś tutaj. To jest... Wcześniej byłem tam półkę niżej i byłem zaraz obok tego, ale proszę bardzo. Już jesteśmy. O, zalicza się. Widzicie, teraz mam już tylko 3 do zaliczenia tabliczki ekstra. I tu gdzieś mam 2. Chyba do jednej będę musiał zjechać jakoś tutaj. Tak, zobaczcie, ona jest ukryta pod tą trasą. Wszystkie te bonusowe tabliczki je musicie poszukać pod trasą. One nie są gdzieś tam na torze ukryte czy coś. Ich musicie szukać gdzieś tam na offroadach. A kurda, ta? Popatrzcie, dojechałem sobie tutaj do... Ale... Gdzie ona jest? Czekaj. No jest gdzieś na górze chyba. O nie. O nie! Tam coś wyżej, zobacz co to jest. I ja piernicze. Okej, okay, przeniosłem się na górę. I tu musimy znaleźć wjazd gdzieś. Okej, okay, bo tu już jest droga, to muszę jakoś z boku jechać na to. Tak, tu jest wjazd, okej. Okay. O kurde, jakie kamienie, jak ja mam tam wjechać? O, przejechałem, super. Właśnie jak się tu ciężko dostać. Jeszcze 2 tabliczki, żeby klasę S1 zaliczyć, ale generalnie muszę chyba więcej ich porozwalać, bo ja już jestem w klasie S2. O, tu na śniegu jest dużo tych tabliczków. Chodźmy sobie w to miejsce może. Tu jesteśmy chyba niedaleko. Ops, ops, shit! Przeskoczyłem, ekstra. Jest, kolejna tabliczka. Jeszcze zostały nam... Właściwie to ja bym może posprzątał już ten teren, skoro jesteśmy w tym miejscu. Nie mam co prawda w tym samochodzie opon zimowych, ale to jest dobre auto i ma napęd na 4 koła. Dobra, pojadę kawałek tutaj zobaczyć. Ale ślisko, kurczę. Teraz będę narzekał, że ślisko, nie mam zimowych opon. Jest tabliczka pod tym jakby mostem. Widzę ją, okej. Okay. Strzelamy, pyk. I teraz... To jest idealna szkółka driftowa dla osób, które się uczą driftować tutaj. Nie trzeba mieć dużo mocy w samochodzie, nie trzeba mieć jakichś specjalnych opon driftowych czy coś, można sobie polatać na lodzie. Dobra, kolejna tabliczka wypada, że będzie gdzieś tutaj, ale... Chyba będzie wy... O, shit! Faktycznie tu jest! Myślałem, że będzie gdzieś tam wyżej. Ekstra, tu można było zgarnąć 2, super. No teraz pojedziemy sobie jeszcze kawałek tutaj w lewo. Będziemy mieli kolejną. Ja myślę, że i tak trzeba będzie ich trochę pozdobywać, żeby tam następne wyzwanie w klasie S2 poogarniać. A skoro tutaj aż 4 chyba były obok siebie, to warto sobie to ogarnąć, nie? Skoro już tu jesteśmy, to mamy ogarnięte. Właściwie zostało mi niewiele do zrobienia, bo jest łącznie 23 tabliczki do ogarnięcia. Także już jestem prawie że na plusie. I klasę S1 mamy zaliczoną, teraz przechodzimy do klasy S2. Tutaj będziemy musieli już typowo mieć samochód z klasy S2. Jedna gwiazdka na... No, to musimy te wszystkie stanterskie rzeczy porobić. Weźmy sobie filtry, włączmy. Pyk. I tak, speed trap, speed zones, danger, drift i... O, tu coś nowego jest, okej. I damy sobie jeszcze, włączymy balony, bo balony będziemy przy okazji robić. I tak, teraz... Ohohoho, tu jeszcze nie zrobiłem rekordu. Tu mamy strefę driftową, to co? Może strefę driftową zostawimy sobie na koniec jako takiego rodzynka. A teraz zajmiemy się klasą S2 radarami i strefami pomiarowymi. Uuu, i tutaj mamy jeszcze balony. Co, jak w ogóle jakiś tort znowu, którego jeszcze nie odblokowałem. Dobra, robimy sobie, bierzemy klasę S2. Nie powiedziałem wam w sumie, ale zrobiłem już wszystkie wyścigi i były bardzo trudne do czasu, aż nie wziąłem sobie samochodu gorszego od tych torówek, od tych takich hardkorowych Bugatti, nie Bugatti. Jak wziąłem sobie gorszy samochód, taki wolniejszy, wziąłem sobie Porsche, tam miało chyba 950 punktów, czy 940 punktów na statystyce, to zacząłem wszystkich ogrywać, wszystkie boty na tym samym poziomie, na którym oni mnie zawsze ogrywali. Dobra, zrobiłem to? Zrobiłem chyba. Okej. Okay. I nawet udawało mi się zdobywać 3. czy 4. miejsce jeżdżąc na kierownicy i grając z botami na tym najwyższym poziomie trudności. Także nie opłaca się wbrew pozorom brać najszybszego samochodu. A już wam pokażę, jak to działa. O, na przykład teraz mamy fajny samochód taki torowy. Kurde, nieco nacisnąłem. I tutaj mamy taki bardzo krótki wyścig, na którym... No jest bardzo ciężko wygrać, bo ty praktycznie żadnych błędów nie popełniają, zwłaszcza jak gram na tym wyższym poziomie.
Już wam pokazuję, jak to wygląda. Wybieramy sobie cyk, cyk, wybieramy sobie furę i weźmy sobie takie Sesto Elemento. Ja biorę to zwykłe, bo ono jest w klasie S2 szybsze od tego Forza Edition. Forza Edition Sesto lepiej skręca, ale jest wolniejsze. Natomiast to jest szybsze w klasie S2. I zobaczcie, boty wybierają sobie takie hardkorowe fury, jak tu jakieś Ferrari, tak? I na poziomie, ja grałem na Unbeatable, ale na poziomie ekspert normalnie sobie próbowałem ich pokonać. Nie ma szans. Jest bardzo ciężko ich rozwalić. Oni jeżdżą wręcz idealnie. A zobaczcie, jak to wygląda, tak? Oni mają takie podobierane furki hardkorowe. Bugatti, tu jakiś ten. Ciężko ich w ogóle dogonić. Tych pierwszych tutaj da się wyprzedzić w miarę, ale już ci tych na trzecim, drugim i pierwszym poziomie jest bardzo ciężko, wiesz, zdobyć pierwszą pozycję. Nawet takim Sesto, próbowałem w ogóle różnych samochodów, elektrycznych, nieelektrycznych, jakichś tam super szybkich, doskonałych na zakręty, jakieś tam Pagani Wiry tej Forza Edition. No ciężko, tak? Mega ciężko. I próbowałem na padzie i na kierownicy, trudna sprawa. I wiecie co, jest rozwiązanie, jak to zrobić. Oczywiście można sobie poziom trudności obniżyć, jak ktoś chce, ale jak ktoś chce sobie grać na wyższym poziomie trudności, no to może sobie wybrać samochód z innej klasy. Ja wam polecam Porsche, dlatego że jak wybieracie sobie Porsche, to okazuje się, że boty dobierają sobie mega słabe samochody. Typu jakieś tam wany, typu jakieś tam, wiesz, duże, słabo skrętne auta i oni wtedy mocno dohamowują na zakrętach tam, gdzie ty możesz ich na spokojnie wyprzedzić. Widzieliście, że teraz miałem wybrany poziom ekspert, tak? I no jadę całkiem nieźle, tak? Pokonuję te zakręty bezbłędnie. Mogłem oczywiście jechać trochę szybciej, ale no trudniej jest ich dogonić, nie? Niż tak. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w przypadku tego, jak wybiorę sobie trochę gorszy samochód. I po tym zakręcie, już tutaj na prostej, zaraz jest meta. Próbuję tu gaz do końca, no i kurde ciężko. A to jest dobrze skrętne auto. Takim Rimakiem, jak myślicie, o ja wezmę Rimaka, wszystkich objadę. Nie da się, no. Rimak nie porobi tak zakrętów dobrze jak Sesto. Ale patrzcie, co się stanie teraz. Ja mam tu takie Porsche z 21 roku. To jest też całkiem dobry samochód, tak? Ono nie jest jakieś ulepszone na maks, ono jest po prostu jakoś tam zrobione, nie? I zobaczcie, jakie samochody wybierają boty. Tu jest jakaś tam Porschawa, spoko, nie? Ale tam w tle widzimy jakiś Viper, jakieś tam... Chyba jeszcze jeden van będzie. I znowu, poziom trudności mamy ekspert. I patrzcie sobie na to. Patrzcie, o ile łatwiej będzie ich wyprzedzać, tak? To jest bardzo krótki wyścig, który ciężko ogarnąć. Teraz nawet nie ma takiego dużego. Wcześniej wybierali sobie... o, jest Dodge nawet, kurde. Charger stary. Wybierali sobie jakieś tam duże naprawdę auta. Jakieś tam vany, jakieś tam ten. Ten, wiecie, Ford Transit, tam sports van. O kurde, ale tutaj zmaściłem. Czekaj, cofnę to. Wybierali sobie Mustanga tego elektrycznego. O, tutaj czuć ciężar, znaczy ciężar, no ten samochód dużo gorzej skręca od Sesto. Ale patrzcie, o ile łatwiej jest, ten sam poziom trudności, ja już jestem na czwartej pozycji. Pyk, pobijałem się. Cyk, i już doganiam jedynkę. Muszę się sprężyć, bo tutaj jeszcze jeden zakręt i będzie koniec, nie? Zobaczcie, jak oni mocno hamują tutaj przed zakrętami. Mogą się oczywiście w nich wrąbać, ale chcę wam pokazać, o ile łatwiej jest zdobyć wyższą pozycję, nie? Podejrzewam, że jakbym lepiej pojechał, to bym nawet wygrał. Tutaj jeszcze mamy takie pętle. Ale patrz, doganiam tego bez problemu, nie? A wcześniej miałem taki dobry samochód i bardzo ciężko, także no, wbrew pozorom nie warto wybierać tutaj samochodu, który jest mega dobry. Jakoś tam super stunigowany czy coś. Jak gracie z botami, to wybierajcie sobie nieco gorsze samochody, bo oni też będą brali dużo gorsze. Zwłaszcza tutaj chodzi o klasę, nie chodzi o to, żeby samochód był słabo jakoś tam stunigowany, tylko chodzi o klasę, nie? Wybierajcie sobie takie fury, o, takie jak na przykład Porsche, żeby boty wybierały sobie samochody dużo gorsze. A nie udało mi się wygrać, ale drugie miejsce bez problemu, rozbijałem się od ściany, nie jechałem jakoś idealnie. Ja widzę, że my w S2 mamy aż dwie strefy driftowe. Tu jest jedna, a tam była druga. Hu, 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 hu.
Ej, nie wiem, czy sobie poradzę z tym. WES 2 driftować? Kurde. Chyba jakąś formułę drift wybiorę do tego. Dobra, to zostawię sobie na koniec. Teraz zajmiemy się strefami pomiarowymi. Strefą pomiarową, bo jest chyba tylko jedna. I chodźmy sobie tutaj. A spróbuję sobie właśnie tym nieszczęsnym rimakiem, ciężkim klocem. Ja go sobie zrobiłem tak, żeby miał jako taki docisk. Zobaczymy. O, mogą się tu... Nie wiem, czy go ogarnę. Ciężko jest. Tutaj na wodzie oczywiście ślisko. Nie wiem, jak tutaj trzeba jechać, żeby jechać jak najlepiej, ale to pewnie sobie tam gdzieś kiedyś odkryjemy, jak już dłużej będziemy grać po Twilsy, nie? I pyk, zrobiłem to. Trzy gwiazdki. Są trzy gwiazdki, okej. Dobra, Rimak się spisał. Weźmy go na następne wyzwanie. Co my tu mamy? Tu mamy skok. Zobaczmy, to bym musiał pojechać tutaj i tak skoczyć. Okej, to zajedziemy sobie z tej strony może. Pyk i zobaczmy. Oj, nie wiem, czy wykręcę. Oj, za ciężko dla niego. Tu. Go, 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 go. Uhuhu, ale poleciał. I pyk, 403. Spoko, mamy 3 gwiazdki, elegancko. Rimak jest dobry, jeśli mamy mało miejsca do rozpędzania się, ale mamy kolejny skok w klasie S2. O, tutaj już chyba będziemy mogli trochę lepiej się rozpędzić, ziombel. Chociaż w miejscu, gdzie jest radar, powinniśmy mieć też jakieś tam dopalacze. Chyba robiłem to jeszcze dzisiaj, no nie? Czekaj, bo ja muszę sobie zaznaczyć to na mapie, gdzie my mamy jechać, bo łatwo się pomylić na tych wszystkich skrętach, zakrętach i skrzyżowaniach. Dobra, go! Tutaj właśnie mamy te dopalacze, także nie wiem, czy uda mi się trafić. Tam jest dosyć dobry, mocny zakręt. Wow, hamuj trochę. A nie, nie jest taki zły. Ale to spokojnie mógłbym. Czekaj, to nie. Powtórzymy sobie to. Spróbuję jakąś taką normalną prędkością. To nie będziemy tak wolno jakoś tam skręcać. Tylko myślałem, że ten zakręt, bo na mapie tak wyglądał, nie? Jakby był, wiesz, jakiś wielki. Taki, wiesz, ciasny. Bo to się okazało, że właśnie jest gładki, ładniutki. Dobra, no to próbujemy jeszcze raz. Trzymajcie się. I dup. 414? Kurde, nie to nacisnąłem, cofaj. I jeszcze raz. Okej. O, tu jeszcze coś... Wow, ale poleciał, patrz jak wystrzelił. Zaliczyło. Ej, tu można nieźle polecieć, bo tam jeszcze przy wyskoku... Czekaj, ja to muszę zobaczyć. Tu jeszcze przy wyskoku chyba jest dopalacz dodatkowy. Nie no, ale coś mnie tutaj tak wystrzeliło strasznie mocno. O kurde, ej, to będzie jeden z lepszych skoków chyba. Chyba, że będą skoki w klasie X też. Dobra, tutaj sobie skoki zrobiliśmy, tutaj sobie to ogarnęliśmy. Tu 3 gwiazdki, tu 3 gwiazdki. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Tu zrobione. Ej, co? Hot Wheels Goliath Race? O, ja mam zasłaniał kamerką akurat teraz, ale jest jakiś Goliath do zrobienia. Znaczy będzie wyścig specjalny chyba dookoła mapy, jak to zwykle bywa. Dobra, tu jeszcze mamy do rozwalenia te rzeczy. To może sobie zróbmy to jeszcze, bo mamy odpowiedni samochód do takich spraw. A później weźmiemy sobie samochód do driftu i zrobimy jeszcze strefy driftowe 2. Pytanie tylko, jak my mamy rozwalić te poszczególne balony? Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Okej. O, widzę rampkę. Na rampkę będzie trzeba zjechać stąd. Jestem dobrze ustawiony? Tak, jestem dobrze ustawiony. I tu jest rampelka. Nie wiem gdzie... O, gdzieś tutaj. O kurde, ty... Widzicie? Jest. Tylko ja tu chyba tym rimakiem za wysoko wyskoczę. Czy on tu poleci w kosmos? Dobra, to zawrócimy sobie dup. Pyk. Zobaczmy. Tak, jakoś zrobimy, nie? Rimakiem to spoczko. Pyk, nie trzeba jakoś specjalnie. No i to jest samochód do robienia takich spraw. Okej, i to kolejna hopka. No nie wiem, przynieśmy się najpierw w to miejsce, zobaczmy jak tu sytuacja wygląda. To w ogóle jest jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byłem, nie jechałem. Tor, znaczy się. Dobra, słyszę tego dziada, zobaczmy. Tak, tutaj mamy... O, jest hopka. Ty, w jakimś lesie, a co tu jest? Zobacz na to. Ty, czy to będzie ta jedna... Patrz, Hot Wheels Stuff, what the hell? Czy to będzie jedna z tych domków, które będziemy mogli sobie odblokować? Ty, bo ja jeszcze tego nie widziałem. Oh shit! Ty, jak ukryte! One fajne! No dobra,
To teraz będziemy musieli z tamtej strony, tak jak jestem odwrócony. Jak tu teraz znaleźć zjazd? Tutaj mamy zjazd. I to daleko będzie trzeba jechać, żeby to rozwalić. Nic, spróbuję. Patrz, tu jest chata. I co się stanie, jak tu wjadę? Na razie nic, ale tu chyba będzie coś można robić. Albo po prostu to jest takie dodatkowe wejście ukryte, jak myślicie? Dobra, tu musimy sobie jakoś to objechać dookoła. W ogóle limakiem w takim miejscu. A wiesz, to jest dobre auto, bo on się szybko rozpędzi na rampkę, w razie czego. I skok zrobiony, nie? Dobra, jesteśmy. Jest, mam hopkę. I zobaczmy, spróbujmy może jedynką. O, jedynka elegancko. W limaku, jadąc na jedynce, mamy napęd na 4 koła, także tutaj na offroadach lekko. I to by było... A tutaj coś jeszcze mamy. Okej. O, to chyba, to coś czuję, że będzie grubsze. Przenieśmy się w to miejsce. Czekaj, bo mi się przenosić. A, jak się tu chce przenieść. Aha, dobra, nie możemy na niego się przenieść. Okej, musimy obok niego. Zobaczmy, o co tu chodzi. O, to będzie proste, to już kiedyś robiłem coś podobnego. To trzeba cyk. O ty kurde! Ty tu jakieś budynki są nawet! A, nie widziałem tego! Fajne. Dobra, ops. No patrz! A spróbuję z drugiej strony. Z drugiej strony chyba powinno być lepiej, bo tutaj jedziemy trochę w dół. Cyk. I nawracamy. O, z tej strony chyba będzie lepiej, co? Jest! Załatwiony, gościu. Super. I dół. Tutaj są normalnie jakieś budynki i to też stylizowane na ten Meksyk. Widzicie tutaj? Po prawej stronie? W powietrzu w ogóle, ekstra. Ja chcę w końcu mieć swój dom, bo przecież mieliśmy mieć tutaj jakieś dwa dodatkowe domy Hot Wheelsowe. Mam nadzieję, że to na tej mapce, że to o to chodziło. Dobra, no to chyba wszystko mamy zrobione, co? Jeszcze tabliczki są do pozdobywania i tak dalej. Ale mamy teraz do ogarnięcia strefy driftowe w klasie S2. To będzie zabójstwo na kierownicy. Spróbujmy. To jest najmocniejszy samochód, jaki kiedykolwiek zrobiłem do driftu. 1172 konie mechaniczne, 1236 kg wagi. Czyste szaleństwo. Wiecie, jakie tu są opony? Tu nawet nie są opony driftowe. Tu są opony sliki wyścigowe i najszersze, jakie są, i z przodu, i z tyłu. I tak ten samochód mieli to bez żadnego problemu. Jest strasznie lekki, ma dużo mocy. No po prostu kosmos. Zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle, what? Tu mu się nawet maska nie domyka, widzicie to? Czekaj, pokażę wam, zobacz. Maska mu się nie domyka, takiego wielkiego kloca tu pod maską żeśmy wrąbali. A już wam mówiłem, driftowanie... Ciężka sprawa tutaj na Hot Wheelsach. Ale spróbujmy, te trasy są pochylone. No nie wiem jak to będzie, Od razu wrzucam czwórkę, może nawet na piątce będę latał. O kurde, jeszcze takie pochylenie? Ja, widzicie to? Kierownica mi szaleje, ona nie wie, co ma ze sobą zrobić przy tym aucie. Zrobiłem to? Jezu, ej, strasznie kierownica jest taka ultra responsywna. To myślę, że to za sprawą tych opon, ale musiałem dać takie opony, bo jak dałem zwykłe driftowe, to niestety samochód nie chciał dźwignąć się do klasy S2. Więc musiałem dać sliki. Ciężko, tam na tym skosie samochód stracił moc na piątce, a czwórka za krótka. Jak on to odwrócił? What the hell? Powinna być dyskwalifikacja. Ugh. Dobra, muszę dać chyba węższego kapora tutaj i dać wyższe ciśnienie z tyłu, bo ciężko jest, ale kierownica jest tak responsywna, tak szybko reaguje, bo te przednie opony błyskawicznie łapią trakcję
i ta kierownica mi po prostu wyrywa się z rąk, nawet jak ustawiłem sobie na 70% siłę force feedbacku. Straszne to jest tutaj driftowanie. Tu mamy kolejną strefę driftową i na mapce ona wyglądała fajnie, ale teraz jak sobie podjechałem, to najgorsze są te takie łuki, wiesz, te takie wyprofilowane drogi, bo tam samochód nie wiadomo jak się zachowa. Ciężko to wyczuć, serio. Dobra, jedziemy sobie, zobaczymy co się stanie. A tu na przykład stracił moc strasznie. Nie wiem, czy czwórką go pchać, czy trójką. Robi jakieś takie ślizgi, nieślizgi. No głupio jest. Aż mnie tutaj bark boli, to tak, wiesz. Trzymasz tak mocno tutaj naprężoną rękę, a tu ci zaraz odbija w drugą stronę. Pff. Nie, i tutaj aż tak strzela. Wow. Dobra, no to spróbujesz sobie zjechać z góry. Bo z góry powinno być przecież lepiej, nie? Dawaj, czwórka od razu. Och. I pod górę znowu jest i znowu muszę coś kombinować ze sprzęgłem, z ręcznym, robić jakieś takie zwroty. Samochód nie wiadomo jak się zachowa, serio, dziwne uczucie jest. Jest. Daj spokój, daj spokój. To jest tragedia. O, Goliath mi się odblokował. Nice. Dobra, a zobaczmy co jeszcze mamy do zrobienia w tej klasie. Goliath myślę, że będzie ciekawy. Tak, klasa S2, 59% dopiero, zobaczcie. Także tutaj jeszcze mamy coś do zrobienia. Super Sonic Spiral and the Frozen Rust Speed Zone with 2 minutes S-class car. Okej, dobra, to musimy... Teraz to zobaczymy. I teraz tak, mamy zrobić Super Sonic Spiral. Pojechać sobie tutaj, tu, tutaj, gdzieś tutaj, tu, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. I aż do tego Frozen Rust, musimy to zrobić w konkretnej w klasie S2, ale w konkretnym czasie. Tylko nie wiem, czy dobrze jestem skierowany. Muszę tutaj zawrócić i zaraz spróbujemy sobie to ogarnąć. No czasu jest trochę jak na tę prędkość, więc myślę, że nie będzie najgorzej. Dobra, zawracamy. Mam sobie Veneno, stuningowane jakoś tam. Zobaczymy jak mi pójdzie. Nie jechałem tym samochodem jeszcze na Hot Wheelsach, ale myślę, że się spiszę dobrze. Wow. Dobra, tutaj musimy sobie skręcić zaraz, ostro. O, właśnie tutaj, dobra. Olgo, aż ty dziadu. O nie! Dawaj w C100, kurde. Nie tamtym, rzuciło mnie. Nie wiedziałem co mam z samochodem zrobić. Tutaj w C100 mamy tylną skrętną oś, więc ona dużo tutaj pomaga na Hot Wheelsach. Zobaczymy jak pójdzie mi w tym miejscu. Ono jest wolniejsze od Veneno, ale tu chyba nie jest to aż takie istotne. Bo ważne jest też pokonywanie zakrętów, nie? No, nie ma porównania. Dobra, mam nadzieję, że GPS mi pokaże, gdzie mam jechać. O, całe szczęście. Co? Jak mnie prowadzi? Aha, muszę tutaj w prawo skręcić. Czekaj, co? Monster. Aha, to nie musimy robić w tej kolejności. No dobrze. To teraz pojedziemy sobie tutaj. Tutaj, tutaj, ale ostry zakręt. Dobra, i teraz musimy w minutę 30 sekund dojechać na miejsce. Jak tu jechać, nic nie było widać tutaj. Będzie trzeba poznać te traski, co? Ale chyba jestem na dobrej drodze. Mieliśmy dać radę na spokojnie. Cyk. O, bo tu śnieżnie. To jest lodowy ten. Lodowa próba prędkości. No tak. To sama nazwa wskazuje, nie skojarzyłem tego. Dobra, ale może dam radę jakoś. Na pewno 4 koła, come on. Na szczęście musimy tutaj co najmniej jedną gwiazdkę zdobyć, także na spokojnie udało się, chociaż było ślisko. Okej, to sobie zrobiliśmy.
Dobrze, teraz mamy ostatnie takie trudne zadanie w S2 klasie do zrobienia. Musimy być na Horizon, na posterunku Horizon, tutaj, w Hot Wheelsach. Musimy Burnout Skills zdobyć, czyli musimy kręcić bączki samochodem i musimy 3 razy zatrąbić w ciągu 30 sekund, tak? Trzeba trochę się tutaj pokręcić, nie? O, czekaj, nie ta skrzynia. Kurde, miała być sekwencja. Okej, mam 3 razy zatrąbić. Raz, 2, 3. Okej, zrobiło się. A ja w międzyczasie skrzynię sobie zmieniłem. No nie tak miało być, ech. A dobra, no ale... Świetnie to zaliczyłem, zajebiście. To wyglądało jak totalny przypadek. Dobra, i mamy jeszcze do zrobienia Hot Wheels Legend. Win the Hot Wheels Goliath Event and become the Hot Wheels Legend. Czyli musimy przejechać Goliath, najdłuższy wyścig na tej mapie Hot Wheels. Także go sobie zrobimy już na następnym odcinku. Tutaj mam jeszcze jakieś rzeczy do zrobienia. Wszystko chyba dotyczy Goliata, widzę. Aha, musimy jeszcze rozwalić bonusowe tabliczki. 2 dodatkowe i jeden... O, jeden balon gdzieś przeoczyłem, tak? A gdzie on się schował? Łatwo go będzie znaleźć, jeśli sobie wybierzemy odpowiednie filtry. Gdzie tu się mógł schować jeden balon? Chyba, że on nie jest pokazany na mapie. Nie, no musi być. Jest tutaj! O, no to ja już się wyposażam w Rimaka. Chyba stąd będziemy musieli jechać. A, ja mam nawet specjalną offroadową wersję Rimaka właśnie do takich zadań jak tutaj. Mam nadzieję, że z tej strony będziemy musieli zaatakować tego balonika. Dobra, jest na tej wysokości, to chyba tu będzie. Nie mam jakiejś takiej normalnej hopki, wystarczy sobie chyba... BUM! Dobra, mamy rozwalone. Nawet nie trzeba było jakiegoś mocnego samochodu, praktycznie chyba każdym samochodem dałoby się to zrobić. Ale zrobiliśmy sobie cyk. Dobra, to mamy ogarnięte. Tu jest gdzieś ukryta tabliczka. Chyba dobrze jadę. No gdzie, kurde. O, jest, o, patrzcie jak mocno ukryta. Zaraz pod tym. Jakby się ktoś wtopił w ten asfalt, to może by i to rozwalił, nie? Przypadkowo. Na pewno będzie chociaż jeden taki przypadek kiedyś. Okej, tu mamy jeszcze jedną tabliczkę do ogarnięcia. No, może pojadę sobie tutaj. Offroadowy Rimac spisuje się świetnie, polecam. Kupcie sobie drugiego tylko do offroadu. Dobra, może tutaj. Ooo, ale bym spadł z tej mapy. No, mam nadzieję, że to będzie gdzieś tu w dołku. Chyba jest. Dobra, jest. Ostatnia tabliczka, to nie jest ostatnia tabliczka na tej mapie, ale ostatnia tabliczka, którą musiałem zdobyć w klasie S2. O, przy okazji jesteśmy przy tych fajnych budynkach. No i moi drodzy, w klasie S2 zostało nam to, aby przejechać Goliata. I w Goliacie nam się odblokują... O, tu mam jakąś koszulkę. Właśnie, bo ja tu muszę pojechać sobie fury. Tutaj jakiś Mosler GT3. Tutaj jakiś... Ej, patrzyłem sobie te klaksony, powiem wam, że żadne mi się nie podoba. Tu jest jakiś Brabham? Brabham. O, to jego sobie weźmiemy na Goliata, co wy na to? Tutaj jakiś hełm i tu ubranie. Okej, okay, no to został nam Goliat. Za Goliata jest w ogóle jakiś Sierra Cars Yokohama Alpha. Musieli sobie to sprawdzić. Dobra, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że on się spodobał. Miło spędziliście czas. Rimac na offroad, Rimac do robienia tych wszystkich wyzwań. Polecam. Na wyścigi nie bierzcie za dobrego samochodu. Chyba, że jakieś dłuższe wyścigi, to spokojnie dacie radę tam jakimś lepszym samochodem ogarnąć, ale krótkie wyścigi na wyższym poziomie jest nieco trudno, także polecam wam brać sobie taką na przykład Porsche, jak ja miałem w klasie S2, ale tam 950 na przykład. Wtedy wygrywać jest łatwiutko. Trzymajcie się, hejas!